Dzień dobry, witamy deszczową porą. Dzisiaj mamy 8 dzień męża na diecie. Postanowiliśmy się podzielić dzisiaj efektami, znaczy efekty już też są, także już mamy efekty. I czyli mąż opowie 6, 7 i 8 dzień Wam, jak mu minął. Oddaję głos. Cześć, witajcie. 6, 7 i 8. Trochę zleciało i tak w sumie 6 i 7 dzień to cóż, no niewiele się działo, poza tym, że były takie momenty, gdzie bardzo mi się chciało jeść, no i wtedy trzeba było coś tam takiego szybko przegryźć i dopadałem ogórki kiszone, albo Dora zrobiła mi z cukinii taką fajną zapiekankę. I tyle. Dzisiejszy dzień, może siódmy. Siódmy dzień to był taki bardzo aktywny dla mnie. I muszę Wam powiedzieć, że poczułem się... Tak. Dużo fizycznie pobiegałem. Malowanie balkonu. I to chyba był błąd, takie sforsowanie się, bo bardzo mnie poddenerwowało to wszystko i chodziłem taki wściekły i zły, chociaż dużo roboty zrobiliśmy, bo odmalowaliśmy cały balkon, zrobiliśmy porządek właśnie na balkonie, bo przygotowujemy wszystkie się rzeczy, więc na przyjście dziś. Tak, niebawem Wiki będzie u nas, więc trzeba było te porządki zrobić, to chyba trochę tak spowodowało ogólne takie zmęczenie, że nastąpiło takie rozdrażnienie, tak. Natomiast dzisiaj 8 dzień wszystkie te dni tak naprawdę nie ma jakiegoś panicznego uczucia głodu. To psychiczny nie istnieje, nie istnieje. Psychika gdzieś tam mówi, że trzeba by było coś zjeść, ale organizm jakby za bardzo się tego nie domaga i jak jest taki moment kryzysowy, 10 czy 15 minut, gdzie człowiek by coś szybko zjadł, no to trzeba po prostu chapnąć jakiegoś zapychacza, jabłko czy marchewkę, czy jak nam potrzeba trochę więcej słodyczy, to ze 2-3 cząstki grejpfruta zjeść i już, nie myśleć o... Mamy ze sobą. Tak, a to jest taki bezpiecznik. Zawór bezpieczeństwa. Mamy jabłuszka. Żeby wziąć, i cukinię też mamy. Trzeba trochę zacząć myśleć o tym wszystkim inaczej, bo tak jak wiele osób z Was już wie na pewno, ten post, bo trzeba to nazwać postem 40-dniowym, to nie jest dieta, to jest post, bo tu tak naprawdę nie za wiele się je. Tak jak ja, to dostarczam, nie wiem, czy 200-250 kalorii, to pewnie maks. Bardzo mało. Bo mi się nie chce po prostu jeść, więc nie szukam jakby tego jedzenia, tylko nie jem. Więc ten post tam 40-dniowy to jest odbudowa całego organizmu, ale wiemy, tak, że ten człowiek to nie tylko ciało, ale również dusza i umysł. Jesteśmy istotą wielowymiarową, no i trzeba sobie również zrobić taki trochę rachunek sumienia, jeżeli chodzi o duszę, no i oczyścić umysł, żeby trochę bardziej światlej patrzeć na świat i dostrzegać te wszystkie rzeczy, które są dookoła nas. Świat zwariował, to nie my jesteśmy szaleni. Tu wszystko jest odwrócone do góry nogami w tej chwili. Stawia się świat i rzeczy, które kiedyś były normalne, w tej chwili normalnymi nie są, a próbuje nam się coś wmówić, że tak wygląda właśnie normalność. Bo niektórzy może nie wiedzą. Na to przyjdzie pora, jeszcze będziemy tak wprowadzać Was stopniowo. Powiedz w moją filozofię. Jaki filmik nagramy z kręgosłupem. Ale właśnie, żeby nie zapomnieć. Niebawem, myślę, że za parę dni wrzucę Wam zapowiedź. Super filmik, jeżeli chodzi o kręgosłup. To film japońskiego doktora, który leczy od 20 paru lat choroby kręgosłupa i on taką metodę wynalazł, bardzo fajnie ustawia biodra, bardzo fajnie rozluźnia kręgosłup i ma jeden bardzo dobry efekt, a mianowicie co ćwiczenie 1 cm z pasa zlatuje. Po 10 dniach będziecie mieli prawdopodobnie 10 cm w pasie mniej.
dla wszystkich. Teraz wszyscy powiedzą, że jesteś nienormalny. Sami się przekonacie. No, że jak to można od takiego ćwiczenia, no ale. Tym bardziej, że to ćwiczenie leżące. Wymaga tylko to, żebyście znaleźli 10 minut. Najlepiej jakby to było rano i wieczorem. 10 minut leżenia. Nic nie robienia, nic się nie napinacie. Myślicie tylko, to wszystko wam opowiem. Myślicie tylko o oddychaniu i przyjmujecie pozycję, którą trzeba wytrzymać 10 minut. Wszystko. A nie, jest to łatwa pozycja. Rewelacja w każdym razie. I sami zobaczycie, że przynosi efekty. Dzisiaj wchodziliśmy na wagę. Dzisiaj wchodziliśmy na wagę i tych kilogramów chyba 4 jest. 4 kilo mniej. 8 dzień, 4 5. Kilo mniej. Było 8, a jest 3. 4. 103. No, było 108, a jest 103. Nie ma co tak na siłę odejmować tych kilogramów. Na razie powiedzmy, że jest 4, bo to... No ale ja powiedziałam tak, jak było na grupie, więc nie burz mi tu, bo 5 było kilogramów mniej. Może 5. W każdym razie widać efekt. Brzuch z dużego bebecha zjechał mocno na dół, czyli opuścił się. Tu już troszkę zaczęły być na górze widoczne żeberka. No ale to jeszcze. Ja wiem, że jeszcze przede mną bardzo dużo długa droga, ale dam radę. Dam radę. Wierzę w żonę, wierzę tutaj w wasze wsparcie i też was wspieram, też trzymam kciuki za tych, co są na diecie. Dziękujemy za komentarze. Super jest czytać właśnie wasze komentarze i widzę, że grupa się bardzo rozwija, bardzo dużo osób dochodzi, szczególnie ten tydzień, jak wrzuciliśmy nasz wspólny film, obserwujemy, tak, że bardzo, bardzo dużo osób przybyło do grupy i naprawdę dużo osób jest bardzo aktywnych i chcą się dowiadywać rzeczy, których nie wiedzą, pytają, więc super, pozdrawiamy was bardzo serdecznie i co możemy, to będziemy wam mówić. Powiedz jeszcze, skąd te ćwiczenie na kręgosłup? Powiedz, że miałeś problemy z kręgosłupem. To opowiem już przy tym ćwiczeniu. To dla osób, które mają kłopoty z kręgosłupem, tak samo jest dobre, więc trzeba tylko leżeć. Także tym akcentem kończymy i pozdrawiamy wszystkich dietowiczów na diecie warzywno-owocowej. Trzymamy za was mocno kciuki. A wy za nas trzymajcie. Na razie, pa.